Drodzy słuchacze, drodzy widzowie, witamy Was w ramach 17. edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Wege, cyklu spotkań Kawa z Jarmużem. Pewnie pijecie kawę z różnymi dodatkami, z cukrem, z kardamonem. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedykolwiek pił kawę z Jarmużem. Ja będę miała tą przyjemność przez cały tydzień, ponieważ obok mnie na kanapie siedzi dr Sławomir Jarmuż, polski psycholog, założyciel i współwłaściciel firmy szkoleniowo-doradczej Moderator z Wrocławia. I jako psycholog myślę, że Sławek nam pomoże rozwiązać niejeden problem i odpowiedzieć na niejedno pytanie dotyczące tego, jak skutecznie ludzi zachęcać do weganizmu i jak skutecznie naszą ideę jeszcze bardziej wdrażać w czyn. Witamy Cię serdecznie, Sławku. Dzień dobry. Witam wszystkich. Wchodzimy coraz, no może nie coraz głębiej, ale w różne aspekty tych naszych tematów związanych z przekonywaniem do weganizmu. I mam dzisiaj takie pytanie dla Ciebie, Sławku. Jak działa drastyczny obraz na człowieka? My często, znaczy mamy dwa rodzaje obrazu. Z jednej strony oburzamy się na producentów na przykład mleka, że na kartonikach pokazują wesołą krówkę pasącą się na trawie. Dobrze wiemy, że tak nie jest. Ale z drugiej strony my, przekonując, często mamy dosyć drastyczne obrazy. Pokazujemy tą krowę, która jest podpięta przez całe życie w tym boksie. Albo wręcz, nie wiem, mięso, jakieś takie coś, co dla nas już działaczy wegańskich jest w miarę normalne i my wiemy, że tak chcemy to ludziom wszystkim pokazać, jaką krzywdę robią innym istotom, ale jak to działa na człowieka? Czy zawsze będzie skuteczne, albo raczej właśnie zawsze będzie nieskuteczne, czy to od czegoś zależy? Tak, to ciekawe pytanie. Zresztą pytanie, które doczekało się badań empirycznych. Opowiem może o nich, bo one nam naświetlą, jak to naprawdę jest. Analogiczny problem dotyczy kampanii dotyczących ograniczenia palenia papierosów. Dzisiaj szacujemy, że codziennie na świecie umiera około ponad 5 tysięcy ludzi na skutek palenia papierosów. Codziennie. A więc w powietrzu rozbija się olbrzymi Benning. No jak jest jakikolwiek wypadek lotniczy, to cały świat o tym mówi. A wyobraźmy sobie, że codziennie rozbija się Benning pełen. Przepraszam, nie jeden Benning, 10 Benningów. To jest 550 osób wchodzi do jednego. Wyobraźmy sobie taką sytuację. W związku z tym różne, co bardziej świadome rządy już dawno temu postanowiły zrobić różnego rodzaju kampanie w celu ograniczenia palenia papierosów. Nassim Taleb w swojej książce Czarny Łabędź pisze, że gdyby ludzie przestali palić papierosy, to można by pozamykać wszystkie apteki i szpitale i byłoby i tak mniej ofiar, mniej ludzi umierało, niż wtedy, kiedy byśmy przestali palić. Nie wiem, jak on to wyliczył, czy to jest prawda, czy nie, no ale na pewno jest to duży problem. Otóż pierwsze kroki podjęto w Australii kilkanaście lat temu, albo już może z 20. Otóż to, co dzisiaj mamy w Polsce, w Australii i w Kanadzie zrobiono dużo, dużo wcześniej. Mianowicie do standardowych paczek papierosów dołączono napisy o szkodliwości zdrowia. Dokładnie to samo, co u nas było. Ale następny krok polegał na tym, że na paczkach pojawiły się bardzo drastyczne zdjęcia. Co dzisiaj widzimy na paczkach papierosów, czyli organy ciała, które są przeżarte przez raka. Co się stało w Australii i w Kanadzie? Po opublikowaniu tego, po zmianie opakowań na te drastyczne, dosyć mocno zmalała liczba kupowanych papierosów. No, więc odtrąbiono sukces.
ale naukowcy spojrzeli na to dużo głębiej. I okazało się, że owszem, sukces był, ale niekoniecznie należy go przypisywać tym obrazkom, bo jednocześnie w mediach były bardzo, bardzo silne kampanie społeczne dotyczące ograniczenia palenia i co może jeszcze ważniejsze, drastycznie wzrosła cena papierosów. Więc nie wiadomo, co tutaj naprawdę działało. W związku z tym badacze zrobili kontrolowany eksperyment, w którym młodzi ludzie mieli do dyspozycji, patrzono, co będzie działać bardziej, no, więc tak w skrócie. Czy zwykła paczka papierosów, czy wtedy, kiedy na paczce papierosów jest napisane, że to jest szkodliwe, czy drastyczny obrazek. Młodzież dostawała, czy młodzi ludzie tego typu informacje i potem badano, jak to wpływa na ich chęć palenia. Okazało się tutaj, że te drastyczne obrazki wywołały efekt, o którym rozmawialiśmy na naszym pierwszym spotkaniu, efekt reaktancji. Efekt reaktancji. I wcale to nie zmniejszyło. Wcale nie zmniejszyło. Teraz, czy będzie podobnie z drastycznymi obrazkami w obszarze weganizmu? Nie wiem, ale przypuszczam, że tak. Bo badanie, o którym mówię, dotyczyło generalnie natury ludzkiej. Nie ma powodów przypuszczać, że na przykład pokazywanie zdjęć zabitych zwierząt nie spowoduje paradoksalnie reaktancji. Mieliśmy w Polsce niedawno taką kampanię, od czasu do czasu mamy silną dyskusję na temat aborcji. Otóż to w niektórych miastach jeździły takie wielkie, jeździły samochody z wielkimi obrazkami dzieci po aborcji. Wywoływało to zazwyczaj bardzo negatywne emocje u ludzi. Czy to w jakikolwiek sposób przekłada się na ograniczenia aborcji? Szczerze mówiąc, wątpię. Wiedząc coś na temat natury ludzkiej. Więc znowu, drastyczne obrazki to jest to samo, co drastyczne przekonywanie. I może wywołać efekt odwrotny do zamierzonego. Warto o tym pamiętać, kiedy przygotowujemy kampanię, kiedy próbujemy ludzi przekonać do tej szlachetnej idei. Dziękuję. Do jutra. Dziękuję.